I'm an equine veterinarian. I've been for over 20 years. I'm certified in chiropractic and acupuncture, and I started my own form of body work, Tucker Biokinetic. Well, I got into horse body work because I had all this background in veterinary medicine, and then I couldn't quite fix everything, and that bugged me. So I got chiropractic certified, and then acupuncture certified, and advanced chiropractic, and all this stuff. And I found that it helps tremendously to add into that in my field of vision. Along with that, I have a background in bioengineering. So when I combine the medicine with the engineering, then that's what led me into biomechanics and figuring out how the horse works entirely and how to fix it. Mówi się o tym, że zdiagnozowanie kulawizny czy jakiegokolwiek problemu z koniem to jest połączenie wiedzy ze sztuką. Sztuka to jest coś, co budujemy latami. Musimy nauczyć się odkrywać, widzieć po prostu te problemy, które są u koni. So for the September conference, I would love to invite anybody who wants to know how to check their own horses. We'll cover the checkups that are found in the book, Where Does My Horse Hurt? Now, even if you don't think your horse hurts, you can still find out if they have any tight spots or stiffness. You know, a lot of people say, oh, my horse's shoulder, they just have trouble, and that's just how they are. But I can show you how to check the shoulder so you know if there's something that can be fixed, and then you or your body worker can fix it yourselves. W pracy fizjoterapeuty często pracujemy w ciemno, nie wiedząc, nad którym miejscem powinniśmy się skoncentrować. Widzimy, że coś jest nie w porządku z ruchem konia, widzimy, że on jest usztywniony, ale nie wiemy, jaka jest przyczyna. So when you come to the symposium, you will be able to know all of the checkups that are in the book, and then you'll be able to check your horse yourself. You'll be able to find problems and decide which way to go to help your horse. Zajmując się latami końmi, poznając różne metody, nie spodziewałem się, że ktoś kiedyś pokaże mi metodę, która jest jednocześnie bardzo prosta, łatwa w zrozumieniu i już pierwszego dnia można było zobaczyć pozytywne efekty własnej pracy. Wprowadza mnie to w inny wymiar tak naprawdę pracy z koniem i mam nadzieję, że będzie to również przynosić efekty z koniem, z którymi będę pracować. To jest porządny kawał wiedzy, który po prostu palpacyjnie jesteśmy w stanie stwierdzić po pierwsze, co boli konia, a po drugie, jeśli robimy jakąś terapię, to czy ta terapia zadziałała, bo możemy za chwilkę sprawdzić, czy poprawiła ruchomość, czy nie poprawiła ruchomość, czy ból przeszedł, czy nie. To szkolenie pozwoli mi uzyskać takie bardzo fajne narzędzie, które po pierwsze, jeżeli chodzi o diagnostykę grzbietu, umożliwi bardzo taką celną odnalezienie źródła tego problemu, który ma dany koń, a często są to wieloletnie zaniedbania, a następnie w dalszej kolejności pozwoli również na terapię tego miejsca, bo jeżeli chodzi o siodła, często spotykam się z taką sytuacją, że dopasowanie siodła nastąpiło za późno. One reason I'd really like horse owners to learn these body checkups is because as a veterinarian, a lot of times I found that veterinary techniques work really good when the horse is really lame. But if you have a subtle lameness or those offness that only you can feel, those things are generally body work and it's very hard to tell what the problem is. So when you know the horse checkups that I'll show you at the symposium, then you'll be able to check out and see what's wrong with your horse, if anything, and then you'll know for sure what's going on.